16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Komisji Statutowej. To jest, proszę Państwa, to jest pani inicjatywa. Jak Państwo pamiętają, ci radni, którzy byli w poprzedniej kadencji radnymi, próbowaliśmy już rozpocząć pracę nad statutem naszym, który jak wiadomo jest no już przestarzałym bardzo nieaktualnym często i nieprzystającym do dzisiejszych przepisów. Z tego powodu mieliśmy w poprzedniej kadencji trochę kłopotów. Jeszcze teraz jest zdrowy klimat, żeby ten statut poprawić. I rozpocząć pracę, bo to już pewnie nie będzie z dnia na dzień. Rozpocząć pracę nad poprawieniem tego statutu, żeby był nowocześniejszy i przystawał do obecnych czasów. W związku z tym potrzebna jest komisja doraźna, która będzie musiała popracować nad takim statutem, nad tymi zmianami. Oczywiście przy pomocy biura, przy pomocy pana radcy na pewnym etapie. Tak? W związku z tym czekam na chętnych, którzy chcieliby się do tej komisji wpisać i popracować. Jeśli ja mogę z tej strony zaproponować, to proponowałbym do składu tej komisji pana Grzegorza Kozłowskiego i pana Zbigniewa Sarzyńskiego. Wyrażam zgodę na udział w tej komisji. Pan Zbyszek. Ja wyrażam zgodę, bo wyraziłem tę zgodę w poprzedniej kadencji i wolę otrzymuję do dnia dzisiejszego. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Kozłowski był się skłonił do. Przewodniczący Komisji Krzysztof Łasiński, członek Zbigniew Sarzyński, Grzegorz Kozłowski, członkowie Zbigniew Sarzyński, Grzegorz Kozłowski, Bronisław Nowak. Paragraf drugi. Przedmiotem działania Komisji Statutowej jest analiza obowiązującego statutu gminy Gorzego, zaproponowanie zmian oraz przygotowanie projektu nowego statutu. Paragraf trzeci. Komisja Statutowa powołana zostaje na czas określony i ulega rozwiązaniu z dniem wejścia w życie uchwały w sprawie statutu gminy Gorzego. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Statutowej. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z tym podjęcia. Dziękuję bardzo, proszę Państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały. 12.
3. Kto nasz to jest? Sprzeciwów nie widzę. Ja się wstrzymałam. Sprzeciwów nie widzę. Kolejny 11, tak? 11. Proszę o to podnosić.